bycie członkiem liturgicznej służby ołtarza myślę, że wymaga przede wszystkim dużej siły woli. Siłę woli, żeby nosić tą sukienkę przy wszystkich, żeby na przykład czasami rozpalić kadzidło, bo ja głównie antyk to robi, ja to w ogóle, nie wiem, mucham w to kadzidło, próbuję nim machać, ale to w ogóle jakoś nie działa, ja nie wiem, on bierze, od razu się rozpala. Słyszeliście Państwo zapewne, że Niebo nad Berlinem Wendersa to jest bardzo dobry film. Ja Wam powiadam nic bardziej mylnego. Prędzej wielbłąd prześciśnie się przez ucho igielne, niż nazwę ten film dobrym. Avengersi to jest prawdziwa sztuka filmowa, a nie jakieś niebo. Stary, widziałeś ten film Niebo nad Berlinem? Co za opowieść, co za metafory. Podstawą są basy, czyli biszkopt. Potem tort nie może się obejść bez kremu, czyli bez soprano. Dodatkiem wizualnym i smakowym są alty. I oprócz tych wszystkich ludzi, taka wisienka na torcie, tenory. Polega na tym, że jak było ćwiczenie Avista na tych zaliczeniach, to było totalna beznadzieja. Myślałem, że totalnie to zawalę, w ogóle nie było żadnych szans, że to zaśpiewam. Po czym dostałem najtrudniejsze ćwiczenie, jakie były na tej kartce. W najgorszych tonacjach, wszystkie z trzema bemolami albo trzema krzyżykami. Ogólnie to w ogóle nie dało się tego zaśpiewać. Ale tak sobie myślę. Pani mi gra tą prymę cały czas. Ja nie wiem, o co jej chodzi, nie mogę się skupić w ogóle. Ale tak myślę sobie, zaśpiewam sobie na żywioł, bo w sumie to mogę strzelać w te dźwięki. Nie muszę konkretnie wiedzieć, jakie one są. No i zaśpiewałem idealnie. Żyjąc w wierze i w kontekście wiary, nie wolno nam przestać unikać pewnego spowszednienia, które może nas dotknąć. Trzeba cały czas starać się skruszyć takie utarte sposoby myślenia, które nastają wokół tego. Starać się szukać starych, nowych sposobów spojrzenia, które pozwalałyby nam na nowo odkryć te głębie i poczuć ją z powrotem. W sensie, o czym miał to mówić, czy... Chciałem wam to mówić o grzybówce po prostu, czy też o innych dyscyplinach, czy o tym, że jako piętrobus chodzimy sobie, gramy w jakieś gry różne. Czasami wchodzimy na boisko, czy że po prostu o tym, że warto uprawiać sport. Bo musisz swój pomysł zaproponować, pomysł i pomysł, a gdzie to są
dokładnie gdzie to jest. Taki był mój koncept, taki był mój pomysł, żeby tak powiedzieć. Konceptualista się znać. Mężczyzny przychodzi taki moment, kiedy musi posadzić drzewo, zbudować dom, a na jego drodze pojawia się kobieta. Wiesz, praca, zarabianie kasy musi być fundamentem tej rodziny. Takie dziecko, jesteś jego ojcem. Ktoś musi je nauczyć jeździć na rowerze, chodzić, pływać. To twój obowiązek. Jesteś jego herosem, jego idolem. Jego Supermanem, Ironmanem, Batmanem, Hulkiem, Thorem, Zieloną Latarnią, Kapitanem Ameryką. Musisz być fundamentem. Musisz być jak pierwiastek przy największej potędze X-a. Dominujący. Thank you.